Annuncio vobis gaudium Manium. Abemus U początków kościoła Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 2 marca 1988 roku. Wiara jest odpowiedzią człowieka na słowo Bożego objawienia. Katechezy o Jezusie Chrystusie, które rozwijają się w obrębie niniejszego cyklu, nawiązują do symbolów wiary, zwłaszcza apostolskiego oraz nicejsko-konstantynopolitańskiego. Z ich pomocą Kościół wyraża oraz wyznaje. Tę wiarę, która od początku kształtowała się jako odpowiedź na słowo objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie. Poprzez cały szereg Kateches odwoływaliśmy się do tego słowa, aby wydobyć objawioną w Nim prawdę o samym Chrystusie. Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym w Starym Przymierzu Mesjaszem. Mesjasz, czyli Chrystus, prawdziwy człowiek, Syn Człowieczy, jest w tej samej osobie, Synem Bożym, prawdziwym Bogiem. Taka prawda o nim wyłania się z całokształtu czynów i słów, które ostatecznie kulminują w paschalnym wydarzeniu krzyżowej śmierci i w zmartwychwstaniu. Ten żywy całokształt objawienia, samo objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, spotyka się z odpowiedzią wiary, naprzód u tych, którzy byli bezpośrednimi świadkami życia i nauczania Mesjasza, którzy widzieli i słyszeli, których ręce dotykały jego ziemskiej obecności, z kolei zaś w następujących po sobie pokoleniach wyznawców Chrystusa, czyli chrześcijan trwających we wspólnocie kościoła. Jak kształtowała się wiara kościoła w Jezusa Chrystusa? To jest sprawa, której pragniemy poświęcić kilka najbliższych Kateches. Zastanowimy się zwłaszcza nad tym, jak się kształtowała i jak wyrażała się ta wiara u samych początków? Oraz na przestrzeni tych pierwszych stuleci, które dla ukształtowania się wiary Kościoła posiadały szczególne znaczenie w rozwoju żywej tradycji pochodzącej od apostołów, wypada naprzód zauważyć, iż wszystkie na ten temat pisane świadectwa pochodzą z czasu po odejściu Chrystusa z tej ziemi. Odciska się na nich z całą pewnością bezpośrednia znajomość tego definitywnego wydarzenia, którym była jego śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie. Równocześnie jednak te pisane świadectwa odnoszą się do całej działalności Jezusa, a nawet do całego Jego życia. Poczynając od narodzin i dzieciństwa świadczą one także o tym, że wiara apostołów, a tym samym też najpierwotniejszej Wspólnoty Kościoła, kształtowała się już na tamtym przedpaschalnym etapie życia i posługi Chrystusa, aby ujawnić się z definitywną mocą po pięćdziesiątnicy. Szczególnym tego wyrazem jest odpowiedź Piotra na pytanie postawione przez Jezusa apostołom w pobliżu Cezarei Filipowej: Za kogo ludzie uważają syna człowieczego? Z kolei zaś, a Wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedź: Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Tak brzmi ta odpowiedź w zapisie Mateuszowym. W zapisie innych synoptyków słyszymy o Chrystusie, czy też o Chrystusie Bożym, czemu odpowiada też Janowe. Ty jesteś świętym Boga. U Mateusza odpowiedź jest najpełniejsza. Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, Synem Bożym. Tenże sam wyraz pierwotnej wiary Kościoła znajdujemy w pierwszych słowach Ewangelii Markowej. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Wiadomo, że Ewangelista był blisko związany z Piotrem. Znajdujemy z kolei tę samą wiarę w całym nauczaniu Pawła Apostoła, który od czasu swego nawrócenia zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Z kolei zaś w wielu swoich listach dawał temu wyraz na różne sposoby. Można zatem powiedzieć, że u początków wiary Kościoła znajdują się zasady wiary apostołów Piotra i Pawła. Apostoł Jan. Autor ostatniej i najpóźniejszej napisanej Ewangelii kończy ją słowami, w których stwierdza, że została ona napisana, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego, albowiem jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. Tak więc również wiarygodne świadectwo świętego Jana pozwala nam poznać to, w co wierzył i co wyznawał o Jezusie Chrystusie Kościół Czasów Apostolskich. Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym. To podstawowa prawda wiary w Chrystusa, która ukształtowała się u apostołów na podstawie czynów i słów ich mistrza w okresie przedpaschalnym, a po zmartwychwstaniu jeszcze głębiej się umocniła i znalazła wyraz w świadectwach pisanych. Rzecz znamienna iż wyznanie. Prawdziwie ten był Synem Bożym. Słyszymy również u stóp krzyża z ust setnika rzymskiego, a więc poganina jak wielka tajemnica łaski i Bożej inspiracji przeniknęła w tej podniosłej chwili dusze Izraelitów oraz pogan jednym słowem ludzi. Po zmartwychwstaniu jeden z apostołów, mianowicie Tomasz, składa wyznanie, które jeszcze bardziej wprost mówi o bóstwie Chrystusa, mówi a jest to ten, który nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie. Mówi więc na widok zmartwychwstałego: Pan mój i Bóg mój. Znamienne w tym okrzyku jest nie tylko Bóg mój, ale także Pan mój. Albowiem Pan, Kyrios, oznaczało również Boga i to już w tradycji starotestamentowej. Ilekroć mianowicie czytano w Biblii niewysłowione imię własne Boga, Jahwe? Zastępowano je słowem Adonai, a to znaczy Pan mój. Tak więc także dla Tomasza Chrystus jest Panem, czyli Bogiem. W świetle tych wielorakich świadectw apostolskich nabierają pełnego znaczenia słowa wypowiedziane w Dniu Pięćdziesiątnicy przez Piotra do Zgromadzonej Rzeszy. Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Innymi słowy. Prawdziwy człowiek, Jezus z Nazaretu, który jako człowiek poniósł śmierć na Krzyżu, jest nie tylko oczekiwanym Mesjaszem, ale też Panem, a więc prawdziwym Bogiem. Jezus jest Panem. Pan. Pan Jezus. To wyznanie rozbrzmiewa w ustach pierwszego męczennika Szczepana przy kamienowaniu. Powraca również na wielu miejscach w przepowiadaniu Pawłowym w listach apostoła. Panem jest Jezus. Tego nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, stwierdza apostoł w pierwszym liście do Koryntian. Podobnie jak przy wyznaniu w Cezarei, Piotr usłyszał od Jezusa: Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój. Według wcześniejszego stwierdzenia, tylko Ojciec zna Syna i tylko Duch Prawdy daje o nim współmierne świadectwo. Tak więc wiara w Chrystusa u początków Kościoła wyraża się w tych dwóch słowach. Syn Boży i Pan, jest to wiara w BÓSTwo Syna Człowieczego. On tylko jest Zbawicielem, czyli sprawcą i dawcą tego Zbawienia, którego jedynie Bóg może udzielić człowiekowi. Zbawienie to polega nie tylko na wyzwoleniu od zła grzechowego, ale na obdarowaniu nowym życiem, uczestnictwem w życiu Boga samego. W tym sensie nie ma w żadnym innym Zbawienia, jak mówi apostoł Piotr na początku swojej działalności ewangelizacyjnej. Ta sama wiara znajduje swój wyraz w licznych zapisach z czasów apostolskich w dziejach, w listach pawłowych. Podobnie też w listach apostoła Piotra, Jana, a także Judy trafia również do Ewangelii Dziecięstwa. Jezus z Nazaretu, który siebie samego zwał najczęściej Synem Człowieczym, jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, jest Synem Bożym. Panem jest Zbawicielem. Taka jest wiara apostołów, która była u podstaw kościoła od samego początku. Wiary tej kościół strzegł z największą miłością i czcią, przekazując ją coraz to nowym pokoleniom uczniów i wyznawców Chrystusa pod kierunkiem Ducha Prawdy. Tej wiary nauczał i bronił, starając się w każdym stuleciu nie tylko zachować nienaruszoną jej istotną objawioną treść, ale także pogłębiać ją stale i tłumaczyć na miarę ludzkich potrzeb i możliwości. Kościół wezwany jest wypełniać to zadanie, aż do czasu ostatecznego przyjścia swego zbawiciela i pana. Wszystkie nasze katechezy dotychczasowe dotyczą osoby Jezusa Chrystusa, który sam dał świadectwo o tym, kim jest. To świadectwo, czyli objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie, znalazło wiarę. Wiara jest odpowiedzią na słowo Boga żywego. Jest odpowiedzią na świadectwo, jakie Jezus Chrystus dał przez swoje słowa i czyny, nade wszystko przez swoją śmierć krzyżową i zmartwychwstanie. Ta wiara w Kościele trwa przez tyle stuleci, przez tyle pokoleń. Jej symbole stale przypominają nam wiarę wspólnoty pierwotnej, wiarę apostołów. Wiara apostołów zrodziła się z bezpośredniego obcowania z Jezusem Chrystusem. Chociaż zapisy Pisma Świętego pochodzą z okresu po zmartwychwstaniu po niebowstąpieniu Chrystusa, to jednak obcowanie apostołów z Chrystusem dotyczy czasu przedpaschalnego. Powołują się na to. Święty Jan wyraźnie mówi, co oczy nasze widziały, co uszy nasze słyszały, czego ręce nasze dotykały. Tak istotnie było. Tak więc jest to świadectwo, można by powiedzieć, z najpierwszej ręki. Tam też trzeba szukać, w tym świadectwie, z najpierwszej ręki, to znaczy z Pisma Świętego, jak formowała się wiara w Jezusa Chrystusa w najstarszym pokoleniu Kościoła, w najstarszym pokoleniu Chrześcijan. Jest to wiara człowieka. Jezus sam siebie nazywał synem człowieczym, który przyszedł na świat jako pomazaniec Boży, czyli Mesjasz. Chrystus. Człowiek ten jest synem Bożym. Taką wiarę wyznał już Piotr w pobliżu Cezarei i wyznają ją wszyscy apostołowie w różnych sformułowaniach, które wszystkie są do siebie podobne. Czy weźmiemy wyznanie Piotra, które pochodzi z okresu jeszcze przed wydarzeniami paschalnymi? Czy weźmiemy wyznanie Tomasza, które pochodzi z dni pierwszych po zmartwychwstaniu? Pan mój i Bóg mój to jest w nich ta sama treść, ta sama prawda. Jezus Chrystus jest przyobiecanym Izraelowi Mesjaszem i jest jako syn człowieczy prawdziwym synem Bożym. Dlatego też nazywają go apostołowie Panem. Przede wszystkim to słowo spotykamy w listach św. Pawła, ale nie tylko. A Pan to znaczyło w języku współczesnym to samo co Bóg, a więc także potwierdzenie prawdy o bóstwie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu przed Katechezą. I ten właśnie Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, Pan całego stworzenia, jest naszym Zbawicielem. Zbawicielem przez swoje słowo, przez swoje czyny, przez swoją mękę krzyżową i śmierć. Zbawił nas w taki sposób, w jaki tylko Bóg może zbawić. Zbawił, wyprowadził ze zła bezwzględnego. Takim bezwzględnym złem jest grzech. Z tego właśnie zła Chrystus nas wyprowadził. Co więcej, przez swoje zmartwychwstanie dał świadectwo, że wyzwala nas również ze zła śmierci. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa stoi w centrum wszystkiego, w co wierzymy. Wszystkiego, co wyznajemy w składzie apostolskim, czy w tym wyznaniu, jakie Kościół składa we Mszy Świętej, słowami soborów z Nicei i Konstantynopola, jej początki zatem łączą się z bezpośrednim doświadczeniem Jezusa Chrystusa. Mają tu swoje źródło. Kościół tę wiarę przejął wprost od apostołów i z pokolenia na pokolenie ją przekazuje. Równocześnie jej strzeże, strzeże jej tożsamości, stara się coraz lepiej tłumaczyć, pogłębiać w miarę potrzeb ludzkiego umysłu w różnych epokach, a nade wszystko stara się nią żyć, ponieważ ta wiara jest źródłem życia. To życie, które w wierze w Chrystusa znajduje swoje źródło, jest właśnie zbawcze. Okres wielkiego postu jest szczególnym okresem zbawienia. Starajmy się, aby nasza wiara w Jezusa Chrystusa w tym okresie zaowocowała też w szczególny sposób łaskami zbawienia dla nas, dla naszych bliskich, dla całej naszej Ojczyzny. sancti vicetur novem tu, no, tu. adveni ad regnum tu ia voluntas tua si in cielo ed in terra Padre nostrum quotidianum, da nobis hodie, che dimittano viste se devita nostra, si cura nostri vittime, dei vittori nostri, e tre lo si induca in tentazione, se liberano samma.